ogłaszać początek nowej ery cyfrowej rozrywki. Co takiego kryje się pod hasłem NC+, będziemy mieli przyjemność się to wszystko Państwu opowiedzieć i pokazać. Zatem zapraszam w tę podróż. Zaczynamy. Zobacz przyszłość, w której NC+ tworzy nową definicję rozrywki. Czeka tu ponad 50 kanałów HD, z których 18 nie ma nigdzie indziej. I Multiroom, pozwalający oglądać różne programy nawet na 6 telewizorach w jednym domu. Tu ekscytujący sport przeplata się z filmami prosto z kina. A dekoder podłączony do internetu daje Ci dodatkowe 3000 filmów miesięcznie. W NC+ możesz mieć pakiet z Canal Plus już od 59 zł. NC+, nowa definicja rozrywki. Pani prezes Beata Mońka, wiceprezes nowego kanału NC+, patrzę na ściągawkę, bo jeszcze trzeba się przyzwyczaić do tej nowej nazwy. Nazwa jest nowa, ale nowe możliwości, bo jesteśmy w prezentacji. Zgadza się. Przede wszystkim to nie jeden kanał, tylko platforma, na której mamy największą ilość kanałów, bo tak jak prezentowaliśmy, ponad 50 w HD. Najbogatszą absolutnie w Polsce i jedną z najbogatszych w Europie ofert na rynku płatnej telewizji. Tak, my to nazywamy rewolucją, ale również rewolucyjnym podejściem do klienta, oferując bardzo elastyczne pakiety, które zaczynają się już od 39 zł, a w nich jest 70 kanałów, w tym 17 w HD, aż po pełną ofertę trzech bogatych pakietów premium, czyli Canal Plus Silver, Canal Plus Gold i Canal Plus Platinum, aż po ofertę All Inclusive, do której oprócz przebogatego kontentu, przebogatej treści kanału Plus, jeżeli chodzi zarówno o film, jak i sport, jak i, jak ja to nazywam, ludzką technologię. Wspominaliśmy dzisiaj na konferencji zarówno o Multiroomie, czyli możliwość oglądania treści aż na 6 odbiornikach. Mówiliśmy o VOD, bardzo bogatej w naszej ofercie ponad 17 tysięcy tytułów, a kiedy podłączymy nasz dekoder do internetu, to ten świat jest jeszcze szerszy. Mówiliśmy też o serwisie WIMP, czyli bibliotece ponad 20 milionów utworów muzycznych. Także wszystko polega na tym i to jest takie to nasze rewolucyjne podejście, że my bardzo mocno szanujemy i cenimy czas naszego abonenta. Mam przyjemność rozmawiać z panem Markiem Staniszewskim, dyrektorem reklamy i brandingu nowej marki NC+. Jesteśmy po prezentacji. Dzień dobry. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście wygląda to imponująco. No, od dzisiaj zmienia się polski rynek mediów, telewizji, ponieważ uruchamiamy nową platformę NC+, która w zasadzie likwiduje wszystkie wybory, przed jakimi stał dotychczas widz. To, co najlepsze na platformie N, na platformie Cyfra Plus, została połączone w jedną całość. 50 kanałów HD, nowy, odświeżony pakiet kanałów premium Canal Plus, wszystkie najlepsze, najbardziej ekscytujące wydarzenia sportowe, wszystkie najlepsze wytwórnie filmowe, jakie są na świecie, to wszystko w zasięgu pilota, iPada, dostępne także przez internet. Cała platforma rusza dzisiaj, dzisiaj rusza również sprzedaż. Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą, z nowymi pakietami NC+. No i jesteśmy dumni, że udało nam się stworzyć tak dużą rzecz. Na przykład ja mam platformę N. I co, teraz jak wrócę do domu, to co mam zrobić, żeby dostać się do, mieć dostęp do tych wszystkich nowych możliwości? Więc zapraszam do kontaktu z call center i do zmigrowania na NC+, bo zarówno klienci N, jak i C+, tak, będą migrowani na nową platformę NC+. I dobierzemy jak najlepszy pakiet, w zależności od upodobań, od potrzeb. Wie pan, co się panu podobało, czego panu brakowało? W tej chwili to jest zupełnie... Będzie erotyka? Ojej, no nie wiem, czy mogę mówić takie rzeczy. A dlaczego nie? To kanał dla dorosłych. Tak, będą też programy dla widzów powyżej 18 roku życia. Rozwijacie telewizję, podczas gdy trochę ten kanał, przynajmniej jeżeli chodzi o komunikację marketingową, jest w odwrocie, powiedziałbym. To znaczy, że reklamodawcy wierzą w internet, reklamodawcy wierzą w nowe formy
komunikacji marketingowej, a te stare, tak jak prasa, radio, telewizja, to tak trochę już traktują po macoszemu. Czy to jest słuszna strategia? Tak, my przede wszystkim z założenia, ponieważ jesteśmy telewizją płatną, mamy trochę inny model biznesowy i dużo reklam pan u nas nie uświadczy. Tutaj w przeciwieństwie do telewizji bezpłatnej, gdzie głównie model biznesowy jest oparty, tak, na długich blokach reklamowych, klient, jeżeli płaci za dostęp do płatnej telewizji, nie chce mieć tych przerw reklamowych i my to mu zapewniamy. Są przerwy reklamowe przy kanałach tematycznych, natomiast na samym Kanal Plus nie ma. Natomiast cóż, jeżeli mówimy o dotarciu do klienta, bo wydaje mi się, że to jest jakby najbardziej istotne, trzeba szukać efektywnych dróg. Jak popatrzę jakby na naszą kampanię reklamową, my użyliśmy właściwie wszystkich nośników mediowych. Tutaj miałam pytania, jakiego rodzaju nakłady ponieśliśmy. Ja powiem, no takie, żeby były efektywne, a kampania skuteczna. Wszyscy, którzy pracowali nad nią, no to są specami, w związku z tym wiadomo, że nie sztuka jest wydać dużo. Ważne jest, z jakim komunikatem, do jakiej grupy docelowej, jakimi kanałami chcemy dotrzeć. U Państwa zresztą też do tej pory byliśmy obecni. Tak, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni. Mało tego, dziękuję bardzo za rozmowę i wpraszam się w przyszłości również, żebyśmy jako pismo branżowe mieli z Wami dobry kontakt i żebyśmy mogli informować od tej strony również w przyszłości komercyjnej, merytorycznej o Waszych działaniach, właśnie skierowanych również w tych działaniach reklamowych, nie promocyjnych, ale oczywiście będziemy Was oglądać też jako prywatni widzowie. Ja Grzegorz Kisztuk będę oglądał NC Plus na pewno. Witam zatem naszego nowego klienta platformy NC Plus. Dziękuję bardzo. Mówię, że cię to szuka wyboru. Ale ja wcale nie chcę, żeby mój mężczyzna wybierał, skoro po prostu kocha piłkę. Przecież wszystkie są słodkie. Czy naprawdę muszę wybierać pomiędzy swoimi pasjami? Wojtek czy Dexter? Gangster czy prezydent, który utrzymuje bardziej? Nie chcę wybierać, nie mam czasu na takie dylematy. Ja chcę wszystkiego, nie zamierzam czekać. Dlatego wybieram to związanie z przyszłością, gdzie moim jedynym wyborem jest, czy chcę oglądać to wszystko teraz, czy później, tutaj, albo w miejscu, które wybiorę sama.